Drogie panie, wpadłem na pomysł, żeby niektóre przekonania, które są bardzo pokrętne lub bardzo pokręcone, wyprostować. I jednym z takich przekonań, które zauważyłem, że jest strasznie pokręcone, to są przekonania, to nie jest jedno, to jest ta grupa przekonań na temat odchudzania. Drogie panie, bardzo często się zdarza, że kobiety odchudzają się w celu, czyli w takim celu, żeby się wcisnąć w tę garsonkę lub w celu, żeby dobrze wyjść w kostiumie kąpielowym i całą energię wkładają w to, żeby na siłę wpychać jakieś takie świństwa, niesmaczne koktajle lub jakieś tam inne takie pomysły pseudonaukowców. Po co? Żeby schudnąć te kilka lub kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów, dopiąć swojego celu i z dumą przejść w garsonce. A potem się okazuje, że ta energia, która została w odchudzanie, była tak duża, że się wyczerpała i nie ma energii na to, żeby pozostać w tym cudownym stanie. I dlatego, drogie panie, informuję, odchudzanie nie ma być celem. Jeżeli odchudzanie jest celem, to się mija z celem. Odchudzanie ma być przyjemnością. Jeżeli zaczynasz się interesować czymś nowym, na przykład zaczynasz się pasjonować damskimi torebkami, to potrafisz po jakimś czasie odróżnić Diorkę od Chanelki. I podobnie, jak się zaczynasz interesować wyżywieniem, to po jakimś czasie potrafisz odróżnić kapustę włoską od brukselki. I dlatego, kochane, to, co ja wam proponuję, jeżeli chcecie rzeczywiście czuć się szczęśliwe, a na dodatek wyglądać młodo i pięknie i szczupło, to nie odchudzajcie się, a zmieńcie styl życia. Dieta ma być przyjemnością, a nie katorgą. Jak dieta stanie się przyjemnością i będziesz z radością i ze smakiem, będziesz myślała o tym, co dzisiaj zjesz na obiad, to twój organizm to zaakceptuje i twój organizm będzie razem z tobą kierował twoim mózgiem i będziesz się cieszyła z tego, co jesz i to ci będzie smakować i będziesz jadła mądrze. Dlatego, drogie panie, nic na siłę. Wszystko w twoim życiu, żeby miało sens, ma mieć cel, którym jest przyjemność. I dlatego z przyjemnością nakręcę następny filmik.